Bogdanka podsumowała 2018 rok, 9 milionów ton węgla zgodnie ze strategią. No i ten rekordowy wynik, jeżeli chodzi o drążenie wyrobisk, 37 km. Jak udało się taki wynik zrealizować w Lubelskim Węglu? Jestem winny wyjaśnienia. Oczywiście 37 km liczone łącznie z przebudowami. Czystego drążenia było nieco ponad 35 km. Cóż, organizacja pracy przede wszystkim i dobrze zaplanowany harmonogram prac. Myślę, że 2018 rok, przepraszam, 2019 rok będzie na podobnym poziomie, jeśli chodzi o ilość wdrożonych chodników, gdyż to jest oczywiście inwestycja w przyszłość, tak? Zmierzamy nieuchronnie ku eksploatacji nowego złoża Ostrów i w tym roku już rozpoczęliśmy w tym kierunku pracę. Nowe chodniki, już przygotowujemy się do tego, żeby w połowie 2020 roku wydobywać pierwszy węgiel z nowego złoża. To jest potencjalnie jaka ilość ton do wydobycia, w jakim okresie czasowym? 182 miliony ton, zasoby bilansowe, natomiast myślimy również o rozszerzeniu tych zasobów, mamy pewne pomysły na to. Nawet pomysły zmierzające do tego, żeby eksploatować pod zachowaniem w sposób nienaruszony powierzchni terenu, czyli tutaj mówimy o pewnym rozwiązaniu, które w Polsce jeszcze nie było stosowane. Jesteśmy w tej chwili na etapie analiz opłacalności, bo w zasadzie techniczne możliwości są zdecydowanie przemawiają za, natomiast jeszcze musimy poprzeć to argumentacją ekonomiczną. I to jest na najbliższe, cały Ostrów powoduje wydłużenie żywotności kopalni o, myślę, że około 40 lat. Bogdanka przed laty słynęła z tego, że sięgnęła po te niskie pokłady węgla, pojawiły się strugi, czyli teraz będziemy już dążyć tylko do już kompleksów ścianowych z kombajnem, czy strugi już osiągnęły swój zmierzch w Bogdance w Lubelskim Węglu? Nie, absolutnie. Natomiast strugi są bardzo wymagające, jeśli chodzi o warunki górniczo-geologiczne. I o ile strugi pod względem wydajności zdecydowanie przewyższają kompleksy kombajnowe, tak niestety widać wyraźnie, że w przypadku słabego stropu strugi jednak nastręczają dużo problemów i jak gdyby to jest warunek konieczny do tego, żeby stosować strugi, czyli dobry strop. Idealnym stanem, w którym można było stosować strugi, jest jeszcze dobry spąk i regularne zaległanie pokładu. Wówczas można było mówić rzeczywiście o ścianie, która jest bezobsługowa, przynajmniej chodzi o samo miejsce pracy struga, bo na skrzyżowania rzecz jasna, z uwagi na stosowaną technikę drążenia wyrobisk, nie ma możliwości, żeby nie było pracowników. Natomiast, tak jak mówię, nie mówimy o zmierzchu techniki strugowej na Bogdance, a jedynie o ulokowaniu je w miejscach, które będą zapewniały stabilną pracę. Wynik obciążony był za 2018 rok, początkiem roku, kiedy były te problemy natury geologicznej. Jak zaczęliście za ten rok? Czy to 9,4 miliona to jest ten rezultat, który spokojnie osiągniecie i czy możemy się pokusić, że może Bogdanka go przebije? Rok zaczął się dla nas dobrze, czyli zgodnie z założeniami planu techniczno-ekonomicznego. W związku z powyższym styczeń planujemy zakończyć z wynikiem zgodnym z założeniem. W związku z powyższym na razie nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do tego, że wynik 9,4 jest zagrożony, jednakże wszyscy wiemy, że jest to górnictwo, które czasem potrafi zaskakiwać. W związku z powyższym szukamy w dalszym ciągu rozwiązań, uczymy się tej kopalni czy tego górotworu naszego w dalszym ciągu, gdyż należy zwrócić uwagę, że kopalnia już nie przypomina tej kopalni, która była chociażby 10 lat temu, gdzie było eksploatowane tylko dwa pokłady. W tej chwili mamy eksploatowane 4 pokłady. Jest dużo zaszłości eksploatacyjnych, dużo wykonanych wyrobów. W związku z powyższym rzeczywiście ta złożoność geomechaniczna naszej kopalni postępuje i tutaj jak gdyby uczymy się i szukamy nowych rozwiązań, które zapewnią nam tą stabilność w produkcji. I będziemy w stanie przewidywać pewne zagrożenia, które no na tą chwilę być może nas zaskakują niejednokrotnie, ale no jest grupa inżynierzy po to zostali wykształceni w kierunku swoim branżowym, żeby rozwiązywać problemy, żeby szukać rozwiązań.